Szanowni Państwo, dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Święto wszystkich pedagogów, wszystkich pracowników szkół, jednostek oświatowych. Kiedyś mówiliśmy Dzień Nauczyciela, ale dzisiaj obejmujemy tą radosną chwilą wszystkich pracowników, którzy wychowują nasze dzieci, przygotowują ich do dorosłego życia, przekazują swoją wiedzę, ale równocześnie wychowują i z troską przygotowują ich do dorosłego życia. W tym bardzo uroczystym dla Państwa, dla mnie dniu chcę przekazać najlepsze życzenia dla wszystkich tarnowskich pracowników edukacji, dla pedagogów, dla pracowników systemu administracji naszych placówek. Jest nas wszystkich ponad 3,5 tysiąca. To duża rzesza w wymiarze tarnowskim i znacząca liczba dla nawet rynku pracy, jeżeli w tych kategoriach chcielibyśmy oceniać Państwa rolę. Jednym słowem, jesteście Państwo bardzo ważną częścią naszego społeczeństwa. Dziękuję za Waszą pracę, za Wasze poświęcenie. Spotykamy się trochę w niecodzienny sposób. Nigdy wcześniej nie było takiej okoliczności, żeby nie można było się spotkać razem, żeby nie nagrodzić w sposób taki osobisty osób wyróżnionych przez rady pedagogiczne, przez stosowne komisje. Niech te nagrody dla pedagogów, dla pracowników oświaty, które przekażą Państwu Wasi dyrektorzy, będą tylko symbolicznym podziękowaniem za waszą pracę. Życzę, aby nadchodzące dni były i tygodnie były spokojniejsze niż do tej pory. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem wzrostu liczby zachorowań. Epidemia wręcz zrujnowała nasze życie publiczne. Nie możemy się spotykać, jesteśmy bardzo ostrożni. Ale wiem, że to wszystko minie, że wrócimy do normalności, że będziemy jeszcze, tak jak kiedyś, mogli cieszyć się swoją obecnością. Życzę Państwu, aby to święto było źródłem Waszej radości, ale też nadzieją, iż jesteście Państwo częścią tego lepszego świata w przyszłości, bo przygotowując naszych najmłodszych, nasze dzieci, nasze wnuki, myślicie Państwo o przyszłości i o tej, która spotka tych Waszych wychowanków, ale i również nas wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz życzę dobrego świętowania, chociaż w niecodziennych okolicznościach.